Ponad 820 interwencji Straży Pożarnej po ulewach, jakie w nocy i o poranku przeszły nad Bielskiem Białą i okolicznymi miejscowościami. W ciągu kilku godzin na miasto spadło ponad 90 litrów wody na metr kwadratowy. Tyle, ile w stolicy Podbeskidzia pada zwykle w ciągu całego miesiąca. Zalane są ulice, samochody, woda wdarła się na posesję do piwnic, szkół i przedszkoli. Na miejscu była Karolina Komada. To dzisiejszy poranek w Bielsku Białej. Tak wygląda prawie całe miasto. Wezbrana woda dostała się do posesji miejskich i prywatnych. Przecież to wody było, ja już to powiem, potąd było wody chyba. Nikt się nie spodziewał, że to w takim momencie. Nie? Bo kiedyś w 97 tu też była powódź, ale to chyba padało z 4 dni czy ileś i wtedy tutaj zalało całe. A teraz to nie wiem, no ile to było trwało. 2 godziny, 3, pełny plac wody, wszystko auta pozalewane. A ulica też? No ulica, normalnie ta krzywa to płynęła równo, z, tak jakby to była jedna. Tak. Podobnych sytuacji było o wiele więcej. Więcej było też opadów niż zazwyczaj w tym okresie. Mamy wydane ostrzeżenie 3 stopnia z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. I tutaj wysokość opadów do 110 mm wraz z burzami, opadami gradu i porywami do 65 km na godzinę. W ostatniej doby zanotowano prawie 130 mm, natomiast w ciągu godziny spadło w przedziale 60 do 80 mm. Także tutaj w ciągu jednej doby zostały całkowicie przekroczone normy wieloletnie dla okresu czerwca. Straż pożarna interweniowała ponad 800 razy. Na terenie Bielska wyłączono z użytku 3 przedszkola. Została zalana m.in. piwnica Teatru Lalek, zajezdnia autobusowa Komunikacji Beskidzkiej czy Archiwum Państwowe. Sytuacja, choć już stabilna, to wciąż jest nadzorowana przez służby. W gotowości są też Wojska Obrony Terytorialnej. W chwili obecnej sytuacja kryzysowa dotycząca powodzi błyskawicznej i wezbrań wody w rzekach ma miejsce na terenie powiatu cieszyńskiego, miasta Bielsko-Białej i powiatu bielskiego. W związku z tym, że no przede wszystkim wzmacniamy prewencyjnie wały przeciwpowodziowe, tutaj chcieliśmy również zaangażowania WOT-u po to, żeby oni ocenili, czy są w tej sytuacji w stanie, czy są w stanie pomóc. Choć ogłoszono alarm powodziowy, to prezydent miasta Jarosław Klimaszewski uspokaja mieszkańców. Nie ma, co jasno trzeba powiedzieć, bo przy ogłoszeniu alarmu powodziowego takie zabiegi jak przygotowanie centrum ewakuacji jest konieczne. One są oczywiście gotowe, ale nie ma takiej konieczności. Nie mamy żadnej informacji, że jakieś osoby są odcięte, nie mogą dojechać w miejsce, w które by chcieli. Obiekty infrastruktury klinicznej jak szpitale są bezpieczne. Nad bezpieczeństwem czuwają też strażacy, którzy od wczesnych godzin porannych interweniowali w różnych sytuacjach. Dochodziło do zalania praktycznie całych jezdni i woda płynęła całą szerokością drogi. Mieliśmy przypadek na jednej z ulic właśnie w Bielsku Białej, kiedy 3 osób zostało więzionych w samochodzie właśnie na ulicy i też byliśmy tam dysponowani, żeby ich ewakuować po prostu z samochodu. Skutki załamania pogody w mieście i powiecie usuwało i nadal usuwa około 200 strażaków.